Witam Was bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do relacji z tego magicznego wydarzenia, pragnę poinformować, iż znalazłem okulary na murku właśnie na placu przed Urzędem Marszałkowskim. Także osoba, która zgubiła te okulary, niech się ze mną skontaktuje, niech napisze mi na PW, jakiej marki, jakiej firmy są to okulary oraz co przedstawia wzorek na ramkach i odeślę tej osobie zaginione okularki. Tyle tytułem wstępu. Przekażcie osobie, być może to Wasz znajomy, może by ktoś z moich widzów właśnie zostawił te okulary. Wiem, że to nie jest tania sprawa. Generalnie zdrowie oczy, wiadomo, dajcie znać. Ok, przechodzimy do meritum. Mordor nadciąga. Już tam ekipa idzie ostro. Zobaczymy, ile nas będzie pod koniec. A na pewno jedna z wielu małych grupek podążających wesprzeć tą zacną ideę. Miasto, ludzi, internautów, wolność słowa i sprzeciwić się temu skurwysyństwu. Jedziemy. 50 tysięcy moich widzów idzie wesprzeć. Zobaczymy, ile tarczowników pojawi się na miejscu. Dokładnie tak, atakujemy. Takie wydarzenia bardzo fajnie integrują ludzi. Łączą. Bardzo pozytywne socjologiczne zjawisko. W jednej grupie się jebło, a druga idzie dobrze. Elegancko. Dokładnie tak! Hej, hej! Witamy, witamy! Nie można nie zarejestrować! Dobra, coraz więcej, elegancko. Nie liczą się tylko tarczownicy, liczą się wszyscy. Zobaczymy, ile nas będzie za kilkanaście minut. Summa summarum, mordorum. Dobra. Na razie rozproszone grupki, zaraz będzie scalenie, integracja i głoszenie prawdy. Dokładnie tak. Nie najgorzej, nie najgorzej wam powiem. A nad wszystkimi czuwa Piłsudski. Piękny widok. Dobra, ale posłuchajmy generalnie, o co chodzi. Wszyscy mogli zobaczyć, że to nie tylko 5 internautów, którzy zablokowało przez strony, tylko po prostu mnóstwo ludzi na całej Polsce, protestuje. Nie wiem, co jeszcze teraz ma się powiedzieć, ale na pewno pokazuje nas 10 tysięcy osób. Myślę, że tutaj zabijemy niedługo około 1000, to jest takie minimum, które raczej się zbierze. Witam wspaniałych media. Wiem, że one cieszą się bardzo, ponieważ dzięki temu mamy różną pracę. I dla ludzi, którzy są związani z mediami, na przykład artyści, którzy dla nich grają i śpiewają, ale również i pracownicy, czyli dziennikarze. Są różne strony medalu. Niektórzy artyści mówią, że akcja jest wspaniałym rozwiązaniem, ponieważ wspiera ich działanie. Niektórzy mówią, że nieprawdą jest, bo tak naprawdę odbiera im krew. Ja myślę sobie, że zebraliśmy się tutaj po to, żeby pokazać, że duże korporacje japońskie i amerykańskie, które chcą mieć akta, dlatego dążą do tego w sposób trochę niejawny, tak krękactwo stosując swoje ludzie, to nie jest nasz kraj. Tutaj my chcemy kreatywności, chcemy tworzenia, chcemy wolności do tego. Chcemy móc korzystać z Wikipedii, chcemy móc opracowywać różne swoje utwory. Nie zawsze musimy wiedzieć do końca wszystkich szczegółów tego, jak to jest zrobione. A jeżeli nawet to są niezawisłe sądy, które mogą decydować o różnych sprawach, a nie umowa handlowa, która mówi, że człowiek, który wykorzystał obrazek, nie może prowadzić firmy, nie może prowadzić bloga, nie może po prostu w tym świecie działać. No i to tak na dzień dobry. Macie dużo plakatów.
mamy jakieś ze trzy transparenciki. Myślę sobie, że właśnie najważniejszym celem tego spotkania jest to, żebyśmy próbowali wywrzeć nacisk na bardzo fajnego premiera, który bardzo fajnie zrezygnował ze swoich deklaracji i się natychmiast wycofał. Tylko rzeczą, jeżeli tego nie zrobi, to będzie zrobienie ogólnopolskiego referendum, gdzie wy i inni ludzie w Polsce będą mogli powiedzieć, że się nie zgadzają na przeprowadzenie takiej umowy handlowej przez Polskę. Jesteśmy w Unii Europejskiej, więc też mamy prawo domagać się, żeby cała Unia wycofała się z tego pomysłu, a nie tylko my tutaj jako Polacy. No i to tak z grubsza wszystkie cele przepisu, że musimy je zdejmować. To teraz karetka, ale nie do nas. W każdym razie anonimowi działają po swojemu. Z tego co słyszałem, kilka pomników w Katowicach też przyłączyło się do naszej akcji, bo zakleiło sobie usta, zostało zaklejonych przez aktę, no i teraz trzeba będzie je uwolnić od tego. Mam nadzieję, że no, nie będzie trzeba zaklejać całych Katowic, żeby pokazać, że pomniki również nie zgadzają się z wprowadzeniem tych przepisów, a właściwie tej umowy. Będziemy mogli poprosić różne organizacje o to, żeby nadciąga wesoły baner. Karny chuj. Polski rząd, tango down. Niestety nie udało nam się dostać kabla z urzędu wojewódzkiego, żeby mieć większe nagłośnienie, ale może następnym razem zapytam, jeżeli będzie trzeba, taka rzecz, ale nie mogę pogadać wszystkie. Odkleiło ci. Niech zapyta, kto jest Tarcz. To są takie przejawy naruszania, no, chorej demokracji. Mam nadzieję, że to tylko jest wypadek przy pracy. Taką to rządu nasza Katowice, że w innych miastach takie zgody na demonstracje są wydane, takie możliwości są łatwiane, że ludzie, którzy protestują przeciwko czemuś, mają na to przestrzeń i czas, żeby wypowiedzieć swoje zdanie. Mnóstwo wotek przyszło tutaj. Mam nadzieję, że nie wyrażnimy za bardzo. Przewidzieliśmy, że tu będzie około 2 godzin. Jak już wspomniałem, to są ludzie zewsząd, jak widać kilka miast się odezwało. Proszę? Solidarność, tak, ma piękne frontierki, prawie jak posaria. Pamiętacie, że właśnie są ludzie tutaj z różnych organizacji. Że bardzo solidarność też. Husaria, no, coś w tym jest. Piękne uczucie.
Szacun dla Eski. Pięknie, piękne, piękne zaskoczenie w ogóle. Tego nikt się nie spodziewał. A Solidarność zawsze walczyła w słusznej sprawie. Obłęd. No tak, 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 tak. Nie mogło się obejść. Naprawdę pokazuje to, że w akcie nie chodzi o interesy, nie chodzi o interesy poszczególnych twórców, którzy pracą czasami na tym, że produkują ciągle płytę. Nie chodzi o artystów, oni dostają naprawdę 20% wynagrodzenia. Wreszcie, nawet mówiłem, wreszcie zabierają korporacje demograficzne i inne, które tak naprawdę są proste w ogóle dziś. To im również zależy na tym, aby wprowadzić odpad. Nie, oczywiście prawo to jest artyści, to jest artysta, ale oni są tutaj odmówią. Więc to nas tak nie możemy zadać do tego. Nie możemy do tego dopuścić. Ja bardzo się cieszę, że tutaj jest taka masa ludzi. To, mamy ważne media już, nie tylko różne inne. Chciałbym, żeby teraz różne organizacje, które się przyłączyły i mówiły czy nie tylko, wypowiedziały. A potem przeczytamy nasz manifest i będziemy szli dalej, dobra? Cześć w internecie. Akta to umowa stworzona w interesie korporacji, a nie twórców i odbiorców. Boimy się, że akta może uznać za piractwo nasze wybory życiowe i swobody, kształtowanie się. Rząd chciał ukryć, że całą prawdę o dokumencie akta, bo już w maju zeszłego roku posłowie ministra interpelowali w tej sprawie i minister obecny dzięki swojej podróży narodowego powinien się tego odtajnienia tego dokumentu. Protestujemy w formie, w jakiej rząd Polski chce przyjąć ten dokument. Jest to zamach na wolność słowa. Ruch Polikota jest przeciwny dokumentowi akta. Dziękuję. To nagłośnienie jest słabe i możecie nie słyszeć generalnie, co jest wygłaszane. Ale nastroje jak najbardziej pozytywne. Nie tak! Nie!
Nie dla Akta! 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 Po głosie poznaliście to. Nie za bardzo się plasuje. No tak, tutaj zgromadzeni mają lepsze nagłośnienie niż prowadzący. Ale wiadomo, o co chodzi. Proszę bardzo, to się nazywa baner. Bytom, Piekary Śląskie, Integracja. Przejebany. Powiedział już kolega o politykach, że będą wszystkie ich pokazywać, że są bronią nas w naszych interesach. Tak naprawdę on tam za ich bronią w naszych interesach. Też ulotki mamy, elegancko. Mogę to pójść jak Star Wars. O, tym, 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 tym. No, otwieramy. No tak, wymowno. Precz z komuną! Pogoda nie zniechęciła, bardzo dobrze. Kolejne banery nadchodzą. Nie.
Nie dla akta! Nie dla akta! Nie dla akta! Wolny internet! 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 Pornole! Ronald ma pole! Skąd będziesz szukał pornole? Słowa! Wolność słowa! Wolność słowa! Wolność słowa! Wolność słowa! Wolność słowa! Wolność słowa! Wolność! Hej! Hej! Kto nie skacze, ten z akta! Hej! Marsz, marsz Dąbrowski! Ziemi włoskiej do Polski! Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Tarcze też tu są. Józef skacz, kurwa! A teraz uderzamy w miasto. Piękny pochód, piękny widok. Piękny mordor. Jak mamy skakać i iść? Genialne. Akta! Nie dla 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 akta! Wolność słowa! Wolność słowa! Mordor słowa! Wolność słowa! Pokażemy przy okazji piękno Katowic. Tara! A to jest spodek.
Hala widowiskowo-sportowa. A to jest Tondo Rondo. Pronto do Toronto. Akta! Nie dla 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 akta! Moje miasto, moja walka. Ludzie zobaczą ten epicki rozmach, nie? Zajebiście. Ładnie, ładnie. No to nic na zakończenie. Big pozdro dla moich wiernych tarczowników. To będzie gwardia przyboczna. Tarcza, tarcza.